Olsztynie to DZIK-21. Jak widzicie Państwo, w zasadzie kosmetyczne zmiany, jeśli chodzi o maskę. Tutaj nieco unowocześniony silnik. Takie drobne kosmetyczne sprawy. Proszę Państwa, te ciągniki, trzy biegi do tyłu, jeden też z normalnym sprzęgłem, nie tak jak w Ursusie. I ten dzik, który tutaj odjeżdża, właściciel jego przebył wyprawę, można powiedzieć, bo traktorem zwykłym przejechać ponad 200 km. W zasadzie nie jest to już dzisiaj wielki wyczyn, bo jest bardzo dużo traktorzystów takich. Ale przejechać dzikiem taką dystans, a właśnie właściciel przejechał, to naprawdę jest tutaj powód do wielkich praw. I powiem szczerze, ręce bolą, naprawdę, trzymając tą kierownicę. No i one jeżdżą z taką prędkością, powiem szczerze, no Ursus 25 i 27 km na godzinę wyciąga. I trzymać to naprawdę jak nerwistego konia trzeba. I tu mamy kolejnego Ursusa 28, a co do dzików jeszcze dodam, bo mieliśmy okazję zobaczyć dzika z tak zwanym liskiem, czyli tym wózkiem z siodełkiem, do którego można było podłączać narzędzia, a tutaj można było również jeździć na przyczepie, to jest przyczepa typ T800. Te 308 miały swoje oznaczenie P308, na przykład przyczepa, i dopuszczalna masa załadunku 1000 kg, czyli spokojnie jedną tonę, wiadomo, przewoziło się więcej. I mamy kolejnego Zetora Bociana w takim oryginalnym jeszcze malowaniu, nierestaurowany. A za Bocianem 330. Tak, 30 w wersji turbo. No i proszę Państwa, coś małego, wjeżdża Holder. Jak już mówiłem, to taka fajna marka niemiecka. Nieduże traktorki, bardzo sympatyczne. Coś zupełnie małego, też w oryginale. To jest NFL. Powiem szczerze, że gdybym nie przeczytał, to bym się nie domyślił. Massey Ferguson Elf. Ja bym z daleka powiedział, że to jest właśnie Woodblock. Ale... To były też tak powiązane firmy. No jednak napis troszeczkę inaczej wskazuje. No i Ursus C325. Też w takiej pierwotnej wersji, w malowaniu takim, jak między innymi taki właśnie opuszczały fabrykę. I przyspieszamy troszeczkę, bo nam zostało 27 minut do zejścia. A tych traktorów się tutaj nam najeżdża. Kolejny Deutz T40. A za Deutzem nam wjeżdża na wagę coś, czego też jeszcze parę lat temu tu nie widzieliśmy. Porto. Ale proszę Państwa, aby nie zakopywał się gdzieś tam w polu, powierzchnia została zwiększona, tylny tłum. Tak, to nie jest tłum, to już jest powierzchnia i dodana gąsienica. To jest Porsche. A tam na to zobaczycie Państwo również po raz pierwszy Land Bulldoga, który tutaj do nas przyjechał z Bielska Białej. Podobnie skonstruowany. Tutaj warto na uwagę zwrócić na kosiarkę boczną. Bardzo charakterystyczną właśnie dla tych ciągników opracowaną, która można powiedzieć była o tyle wygodna do użytku dla traktorzysty, że nie trzeba było wracać głowy, żeby obserwować z tyłu maszynę. Kolejny Ursus 25 również. Tu jeszcze ten zielony z kosiarką, zwróćcie Państwo uwagę na wydech. To jest charakterystyczny wydech dla tych pierwszych 25. On nie ma komina skierowanego w górę, jak ten brązowy, tylko ma taki wydech boczny. I znowuż z wagi zjechał Holder, Strochowicz. I 360 na wadze. Land Bulldog. Nie wiem, czy to jest 35, Paweł, czy... Tak, to jest w zasadzie ta wersja nieco słodsza. Nawet na filmach, na kanale Bulldog Service można zobaczyć ten ciągnik, jak sobie radzi z przeciąganiem takiego ciągnika. To jest taki wojskowy ciągnik Mazur D350. Poradził sobie. I duży T45 Ursus.
I tutaj ciekawostka, bo to jest wersja taka, można powiedzieć, jedna z ostatnich, C451. Jak dobrze widzę, to ma nawet instalację pneumatyczną, w sensie sprężarkę, chociaż nie widzę butli. Jeszcze powinna być zbiornik powietrza, żeby do hamowania przyczep, ale pewnie to właściciel uzupełni. Natomiast jest pełna instalacja podnośnika hydraulicznego. I na bawie wjeżdża John Deere. I kolejny Zetor 3011 Majer. Co ciekawe, to też jest wersja eksportowa, czyli taka, która akurat w tym wypadku zdaje się na Niemcy. Te eksportowe wersje, zobaczcie Państwo, miały często dokładane takie belki za kierowcą. Chodzi o to, że dla zwiększenia bezpieczeństwa. Gdyby traktor się przewrócił na tył przy pociągnięciu czegoś, to miało to kierowcę chronić. Po prostu te traktory nie miały prawa być dopuszczone. Jedziemy. Nie miały prawa być dopuszczone do ruchu gdzieś tam w Holandii, jeżeli tej belki Państwa nie miały. Messer Ferguson. Pan domagała, jak widzę, chyba za kierownicą. I kolejna 28. A odnośnie kabin jeszcze powiem, że kiedyś w zasadzie traktory wychodziły fabrycznie w większości bez kabin. Kabina miała w zasadzie chronić traktorzystę przed warunkami atmosferycznymi, a później zaczęto dostrzegać jednak komfort kierowcy i bezpieczeństwo. I pierwszy traktor w Polsce produkowany, taki, który miał w pełni bezpieczną kabinę, która te wszystkie testy przechodziła, to była ciężka seria, czyli w zasadzie Ursus C385 miał taką w pełni bezpieczną kabinę. Przemknął 328 pod dość Pani Jasierowskiej, a teraz Timon na Kramerze, rejon Szczelec Krajewski, Brezdenka. Państwa kolekcjonerzy do Wilkowic zjeżdżają się z różnych części kraju. Nie wspomnę o tym, że mamy też gości sporo na kraju. Czerwona 28 to również jeden właśnie z takich kolorów fabrycznych. Oprócz zieleni chociażby to również dużo czerwony występowało. I kolejny również w fabrycznym malowaniu Zetor 25K. A zaraz za nim taki mocno nietypowy John Deere Continental. Proszę Państwa, taka seria troszeczkę stunikowanych traktorów. W tej chwili wjeżdża kolejny Zwierzka Białej, właściwie to Zwierzka Biała, czy gdzieś tutaj okolice w kierunku między Lechem a Gostyniem, bo wspomniałem małżeństwa tutaj też ludzie, którzy przyjeżdżali jako dzieci ze swoimi rodzicami do Wilkowic. No dzisiaj już mają swoje własne dzieci. Młodego wieku nie boją się takich ciągników głośnych. Tu mamy wersję taką, można powiedzieć, nieco drogową, małego Lanca. Żona za kierownicą, a mąż podąża tą właśnie ciekawą wersją. Tutaj zatrzymamy się nieco dłużej, postaram się więcej powiedzieć. Jest to wersja, która nie weszła do produkcji, prototypowa. Oczywiście jest to replika, bo nie zachowało się do dzisiejszych czasów ani sztuka na podstawie materiałów archiwalnych zrobiona. Wersja C45, zwana G od gąsienicowy, chociaż tutaj w zasadzie jest to wersja półgąsienicowa. Jak widać, podobna do, ten układ jest podobny do Forcowa, który tutaj chwilę wcześniej zjechał z placu. Można sobie w internecie poczytać, wpisując Ursus C45G, całą historię. Są w zasadzie chyba tylko dwa zdjęcia archiwalne i tutaj szacunek za ten wysiłek, że na podstawie tych zdjęć, szukania informacji udało się tutaj Kamilowi Jackowi Hornikowi podobać taką wersję. Ja tylko dodam, Paweł, nie słyszałem, co jeszcze mówisz. Kamil, który właśnie jedzie tym na gąsienicach, to go pamiętam, jak przyjeżdżał do Wilkowic, to miał, taki był, że nie wiem, kolan mi sięgał. Później jego żona właśnie, która odjeżdżała z kolei ze swoim tatą Jankowiakiem, a teraz już jest właśnie ich małe dziecko, które również jedzie. I Andrzej, proszę Państwa, czerwonym Fergusonem. Tak zwany TEA, bardzo przyjemne traktorki, też benzyna, wydech dołem,
jeśli chodzi o układ chociażby kierowniczy, przednie zawieszenie i tak dalej, można dostrzec pewne podobieństwa właśnie między tą serią Fergusona, a chociażby naszymi tymi lekkimi traktorami C320. Jedziemy dalej, panowie. Gabryś, ruszaj. Andrzej, Piotrek, jedziemy, proszę państwa, to traktor, rejon gdzieś tam, Śląska, Gliwice, Katowice. Ładnie pani kręci. Pięknie, idealnie. Kolejna, 30. Zajebiście w sumie. Co ona z tymi bajkami w ogóle robi? No tragedia jest ona, spierdalana, ale no dobra. O, to jest właśnie to. Malutki na spodomie, 25. No to jest kurwa cud, że w ogóle jedzie. 25 albo i nawet 20, bo nieco taki bardziej, troszkę starszy, charakterystyczny filtr powietrza. Może jeszcze 15 dojdziemy, ale... 20. Tak, 20. Ursus 28. No i oczywiście zwróćcie państwo uwagę na ubiór traktorzystki. No ja po prostu nie poznaję tej pani, może gdy perukę zajmie, to sobie powiem, co to jest. No, Ganka, no nie da rady. I taki z napędem na cztery koła, traktorek TZ4K14. Nieco podobny do takiej jugosłowiańskiej odmiany TV521, chyba jak dobrze pamiętam. Tego Niemca by się cieszył. Ciekawy taki jasno-zielony kolor, teraz nie wiem, czy jest to Gunther, czy... To maska bardzo podobna. O, zgadzam. To znaczy zgadzam, tak przypuszczałem, ale... Jeszcze przymijcie Dankę, bo tutaj nam się robi zator. A na wagę wjeżdża pytanie Majorek, bo ja nie widzę tej strony. To jest 2011, czyli dwucylindrowa wersja. Naprawdę bardzo ciężko, tak jak nie mamy dwóch obok siebie, to znaczy...